Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 maja bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę. Już patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego zapowiada. Jest małe spóźnienie, ale to dlatego, że mam problemy z gardłem, kochani, przepraszam. Poniedziałek. Pięć buław. Wtorek. Rycerz kielichów. Środa. Dziewięć mieczy. Czwartek. Dwie buław, nie, paść buław, przepraszam. Paść buław. I piątek. Gwiazda. Sobota. Słoneczko. No proszę bardzo, ładnie. I niedziela. Dziewięć kielichów. No weekend, kochani, cudowny. Zwłaszcza te skorpiony, które gdzieś wyjeżdżają nad jezioro, gdzieś nad wodę, na weekend odpocząć sobie. Po pierwsze, będziecie mieć świetną pogodę. Będziecie miło spędzać czas naprawdę w doborowym towarzystwie. Dużo uśmiechu, dużo zabawy, dużo relaksu. Miło spędzania czasu, wypoczynku. Kulinarnie też będziecie tutaj eksperymentować i różne potrawy, zwłaszcza na te skorpiony, które być może gdzieś za granicę jadą. Naprawdę fantastyczny weekend, ale zacznijmy od tła. Dwa denary. Uważajcie na finanse, bo tak lekką ręką możecie poprzepuszczać trochę pieniędzy. Dwójka denarów to jest karta, która mówi, że dobrze będzie się w tym tygodniu dogadać odnośnie pieniędzy, w sprawie pracy, jakichś rozliczeń, jakichś inwestycji, doradztwo finansowe, bądź podejmowanie wspólnych decyzji z partnerem biznesowym, bądź partnerką oczywiście. Tydzień może być niestabilny, więc będzie raz lepiej, raz gorzej, zwłaszcza tutaj u skorpionów, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ale nie zrażajcie się tym. Praktycznie już od czwartku tutaj dobra pasa do Was wchodzi, więc nawet jeżeli nerwowy tutaj widzę poniedziałek i środę, to uwierzcie w swoje siły, w swoje możliwości, bo naprawdę tutaj coś pięknego do Was idzie. Będziecie mieli ogromne szczęście i dobra pasa będzie Wam sprzyjać. Dwójka denarów. Są to też jakieś większe inwestycje, być może ważne kontrakty, rozmowy, ewentualnie dodatkowe źródło dochodu, być może praca na dwie zmiany. Te skorpiony, które szukają pracy, pojawią się dwie ciekawe oferty, no musicie po prostu wybrać, która z nich bardziej Wam odpowiada. Poniedziałek nerwowy, pięć buław. No może być jakieś zamieszanie. Ktoś coś może od Was wymagać, chcieć, obwiniać Was za coś, tak? Być może będziecie się tutaj angażowali w jakieś swoje plany, w realizację jakichś swoich zamierzeń, żeby jednak wszystko pozałatwiać, mimo że chwilowo pojawiają się jakieś komplikacje. Jesteście gotowi do walki, do obrony swojego zdania. Jeżeli aplikujecie w sprawie pracy i widzicie, że wielu chętnych jest na dane stanowisko, nie zrażajcie się tym, nie odpuszczajcie, bo może być tak, no, że tutaj dwójka się pokazuje, więc nie wiem, albo Wasza oferta będzie wybrana jako druga. Te skorpiony, które też czekają na jakieś wyniki, na jakąś rozmowę, na jakieś, jakąś czyjąś decyzję, to też wydaje mi się, że Wasza, jakby Wasze podanie, no tutaj Wasza sytuacja będzie też rozpatrzona pozytywnie. Może być tak, że Wy jeszcze ktoś będziecie wybrani do tej pracy. Ogólnie piątka buław pokazuje, że będzie to męczący dzień, wiele spraw na głowie, ktoś coś ciągle będzie od Was chciał. Natomiast jeżeli się zmotywujecie, przełamiecie w sobie pewne słabości, bo to jest też karta, która mówi, że czasami nam się czegoś nie chce, czasami zbyt wcześnie odpuszczamy, nie mamy w sobie właśnie tej zaciętości, tej
tej waleczności i przepuszczamy właśnie jakieś okazje. Więc nie ustępujcie, walczcie o swoje. Natomiast jeżeli widzicie, że ktoś się kłóci, a Was to nie dotyczy, to po prostu stójcie z boku i przyglądajcie się, jak biją się o tą przysłowiową marchewkę. Dobrze, kochani, może być tak, że w tym dniu podchodzicie do jakiegoś testu, egzaminu, jakiegoś sprawdzianu, poradzicie sobie, więc tutaj też nie zrażajcie się tym, że być może są jakieś skomplikowane pytania, na pewno się uczyliście, macie tą wiedzę w głowie, więc tutaj cisza, spokój, opanowanie na pewno będzie Wam sprzyjać. I teraz tak, co w związkach? No, samotne skorpiony tutaj być może ulokowały osoby w kimś, kto jest zajęty. Może być też tak, że ktoś bardzo intensywnie zabiegał Waszą uwagę i we wtorek się odezwie i zaczniecie się spotykać i okaże się, że to jest przesympatyczna osoba, nie dość, że Wam się podoba wizualnie, to jeszcze wiele Was wspólnego łączy i odwzajemnia Wasze zainteresowanie, więc tutaj może być początek jakiejś prawdziwej przyjaźni bądź już nawet miłości. Natomiast dwójka denarów zawsze pokazuje, że jest jeszcze jakaś energia nieodcięta z przeszłości, więc albo skorpion nie rozliczył jeszcze swojej byłej relacji, a już poszukuje kogoś nowego, już układa sobie z kimś nowym życie, a gdzieś tam jeszcze jakieś sprawy są nierozliczone, ewentualnie no ktoś zabiega taki o Wasze względy. Ktoś, komu być może życie się w związku nie układa i nosi się z zamiarem rozliczenia tego, ale jeszcze tego nie zrobił bądź nie zrobiła, a tutaj chce się z Wami spotykać i być może rozwija Waszą wspólną relację, bo dobrze Wam się rozmawia, bo jakoś macie sobie po drodze. Dobrze, kochani, w poniedziałek unikamy po prostu kłótni i jakichś problemów, natomiast jeżeli trzeba się wykłócać o swoje, nie ustępujcie, walczcie jak lew. We wtorek mamy rycerza kielichu, to jest Wasza karta, więc ogólnie skorpiony będziecie sobą. Może być tak, że troszeczkę emocje będą tutaj sterowały Wami. Kierujcie się intuicją, bo ona jest niezawodna, natomiast nie krępujcie się, nie wstydźcie się, nie przejmujcie jakimiś opiniami, róbcie swoje. Może być jakieś miłe spotkanie, może Was odwiedzić jakiś skorpion, rak bądź rybka, ewentualnie jakaś inna osoba, z którą jesteście zaprzyjaźnieni. Jakaś zapowiedziana wizyta, tutaj mogą być też jakieś wyznania, jakieś zaproszenia, podziękowania, ale też dobre wiadomości, na które czekacie. Trochę w tym dniu będziecie przewrażliwieni, więc tutaj starajcie się panować nad swoimi emocjami. Natomiast może być tak, że właśnie ktoś zaprosi Was na randkę, ktoś zaprosi Was na jakieś udane spotkanie biznesowe bądź rozmowę w sprawie pracy. Więc nie bójcie się, bo widzę, że jesteście troszeczkę stremowani i być może właśnie bardzo przeżywacie to wydarzenie. Na spokojnie ostudźcie emocje, a wszystko będzie dobrze. W stałych związkach bardzo fajnie, jeżeli poprzedniego dnia o coś się posprzeczaliście, we wtorek będziecie się godzić i tutaj widać, że jakieś kwiaty, jakieś upominki, czułości, wyznania, przeprosiny na pewno będą. Środa niepokojąca, bardzo stresujący dzień. I teraz nie wiem, czy boli Was głowa, czy jesteście zmęczeni, czy jesteście niewyspani, czy po prostu czekacie na jakąś wiadomość, która budzi niepokój, tak? Dziewiątka mieczy jest to karta właśnie takiej bezsenności i trudnego momentu w naszym życiu, gdzie całą uwagę skupiamy na jakimś problemie, no, który nas nurtuje, który nas niepokoi, którego efektów być może się obawiamy, jeżeli nie pójdzie coś po naszej myśli. To mogą być jakieś negatywne odpowiedzi na zadawane pytania, złe wiadomości. Może być tak, że stresujecie się przed jakimś ważnym wydarzeniem. Może chodzi o pierwszy dzień w pracy, bo tutaj wydaje mi się, że sympatycznie przebiegnie ta rozmowa i dostaniecie oczywiście odpowiedź, że jesteście proszeni na proszenie o to, żebyście w czwartek już byli gotowi do pracy, być może jakieś przeszkolenie, właśnie okres próbny. No i Wy bardzo to przeżywacie. Oczywiście dotyczy to też pierwszego spotkania randki. Już nie tylko gdzieś tam SMS-ami, nie tylko gdzieś przez komunikatory, ale na żywo macie się spotkać twarzą w twarz. No i oczywiście skorpion bardzo to przeżywa. Jeżeli rozstajecie się, jesteście na etapie rozstania, układacie już sobie życie na nowo z kimś, być może chodzi tutaj o dzieci. Jak przedstawić dzieciom nową partnerkę bądź nowego partnera, tak? Więc tutaj też być może się nad tym zastanawiacie. Ogólnie dziewiątka mieczy mówi o jakichś zmartwieniach, no jakichś niepowodzeniach, ale też jakiś kryzys, no jakieś właśnie niekorzystne wiadomości. Unikajcie w tym dniu poważnych rozmów, podpisywania dokumentów,
zadawania pytań, bo być może no, ktoś nie udzieli Wam wyczerpującej odpowiedzi, będą jakieś niedopowiedzenia, jakieś niedomówienia i po prostu Skorpion będzie to wszystko widział w czarnych barwach, więc w tym dniu najlepiej żadnych poważnych ani rozmów, ani transakcji nie rozpoczynajcie. Dobrze, kochani, co w czwartek? No mamy już rycerza buław, więc tutaj po tych zmartwieniach widzę, że jednak Skorpion się ogarnął i rusza do przodu z jakąś inicjatywą. To może być pierwszy dzień w pracy, to może być pierwszy dzień na jakiejś uczelni, na jakichś warsztatach, na jakichś szkoleniach. Temat też dotyczy dzieci, więc jeżeli Skorpiony widzą, że któreś z dzieci przejawia talent, zwłaszcza tutaj w jakichś takich fizycznych zdolnościach, sport, prawda? Jakieś zdolności być może, no nie wiem, muzyczne, kulinarne, artystyczne, będziecie chcieli zapisać dziecko na dodatkowe zajęcia, tak? Żeby po prostu te swoje uzdolnienia szlifowało, rozwijało. Być może też jakieś zawody bądź lekcje aktywności fizycznej z dziećmi w tym dniu. Może jesteście nauczycielem, wychowawcą i w tym dniu gdzieś tam na jakąś jednodniową wycieczkę jedziecie. Ewentualnie właśnie będziecie przeprowadzać i oceniać jakieś zawody. Może jakieś właśnie konkurencje. Coś tam będziecie z tymi dziećmi robić. Natomiast, moi kochani, dobry dzień na to, żeby rozpocząć jakąś rozmowę, rozpocząć jakąś inwestycję, rozpocząć jakiś projekt, zapisać się na jakiś kurs, na jakieś szkolenia. Oczywiście pierwszy dzień w pracy. No i spotkanie z młodszą osóbką spod znaku zodiakalnego strzelca, które będzie bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Dobrze, kochani, co mamy w piątek? Tutaj jeszcze powiem, że niektóre skorpiony dowiedzą się, że spodziewają się dzidziusia. Ewidentnie tutaj jest ciąża. I teraz pytanie. Karty tu pokazują, że możecie zajść w tym tygodniu w ciążę, bądź się dowiecie. I jedno i drugie pasuje. Więc no, albo panowie dowiecie się od swoich wybranek, że będziecie tatusiami, albo panie po prostu zrobią sobie test, bo być może od dłuższego czasu wahania nastroju, jakieś no podejrzliwe symptomy no tutaj nakierowały Was na to, że być może właśnie jest dzidziuś, więc tutaj no u niektórych, oczywiście nie u wszystkich, bo każdy z Was ma inne życie, ale u niektórych będzie dobra nowina. Piątek fantastyczny i tak jak powiedziałam już od piątku, no po prostu fantastyczne karty, gwiazda, słońce i dziewiątka kielichów. Szczęście, spełnienie marzeń, zrealizowanie jakichś celów, bardzo dobrze w pracy. Więc jeżeli trafiliście teraz z pracą, to jesteście tak zadowoleni, super zarobki, na wiele możecie sobie pozwolić. Możecie też rozwinąć właśnie dodatkową jakąś działalność w internecie i to naprawdę ruszy. Karta gwiazdy pokazuje, że błyszczycie, że jesteście, że tak powiem, no na topie, że ludzie chcą Was oglądać, chcą kupować Wasze produkty bądź współpracować z Wami. Karta gwiazdy jest to też wiara w to, co robię. Oczywiście w miłości tutaj bardzo dobrze, więc może być tak, że się spotkacie i tutaj Skorpion, miłość od pierwszego wejrzenia. Na pewno zaufacie tej osobie, dacie szansę, żeby po prostu zobaczyć, jak to dalej będzie. Intuicja Was w tym dniu na pewno nie zawiedzie. Dobry dzień na medytację, na to, żeby sobie gdzieś tam z tą swoją podświadomością poeksperymentować. Jeżeli mieliście tutaj od połowy tygodnia jakieś dolegliwości, więc tutaj w piątek już widzę, że wracacie do zdrowia. No i jakiś wyjazd nad jezioro, nad morze, gdzieś nad wodę. Będzie bardzo ciepło, będzie piękna, słoneczna pogoda. Jeżeli macie dzieci, wyjeżdżacie z dziećmi. Jeżeli nie, to razem z partnerem bądź partnerką. Świetnie będziecie się bawić, bardzo miło spędzicie czas. No powiem Wam, że weekend jest po prostu fantastyczny. Jakieś dobre wiadomości, udane spotkania. Karta gwiazdy, będziecie mieć ogromne szczęście w piątek, więc te osoby, które grają w lotto, niech skreślą właściwe numery. Miłe bardzo spotkanie z wodnikiem. Jeżeli prowadzicie swój własny biznes, postawcie na reklamę, bo to naprawdę przyniesie korzyści finansowe dla Was. Sobota, karta słońca, kolejny bardzo pozytywny dzień. Bardzo szczęśliwy, dużo radosnych informacji, radosnych spotkań. Spełnienie jakiegoś marzenia, ogólnie będziecie optymistycznie nastawieni do ludzi, do świata, tryskać energią, zdrówko będzie Wam dopisywać. Jakieś nowe decyzje, nowe plany, które
bardzo Was cieszą, więc tutaj wspólnie będziecie coś realizować. Oczywiście miło spędzony czas z rodziną, z dziećmi, z przyjaciółmi. No i czerpanie wszelkich możliwości, żeby uprzyjemnić sobie życie, tak? Więc tutaj będziecie pełnymi garściami czerpać z tych przyjemności, które sobie zafundujecie, tylko pamiętajcie, żeby nie szaleć z gotówką. Bo może na coś zabraknąć, może się okazać, że no już tutaj limit przekroczony na karcie, więc wiecie, o co chodzi. Więc bardzo pozytywny dzień, no i niedziela tak samo, no dziewiątka kielichów, więc szczęście, spełnienie, miło spędzony czas z przyjaciółmi, jakaś wycieczka, ewentualnie tam nad tą wodą jesteście, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy radośni, wszyscy się bawicie w doborowym otoczeniu. Jesteście zadowoleni tutaj, no może jakiś obiad też, zaprosicie kogoś na obiad, bądź ktoś Was gdzieś zaprosi do jakiejś restauracji, możecie sobie dobrze zjeść, dobrze popić, być może tutaj właśnie jakaś impreza, no niektóre być może już skorpiony od piątku sobie wyjeżdżają na urlop. A dlaczego nie? Jedni biorą w lipcu i w sierpniu, a inni być może maj, czerwiec, żeby sobie właśnie wykorzystać. I właśnie gdzieś czmychnąć sobie tam, gdzie słońca nigdy nie brakuje. Dobrze, kochani, no fantastyczny ten weekend. Powiem Wam, że naprawdę w relacjach bardzo dobrze. Bardzo Was ucieszy też temat dziecka. Nie wiem, czy to u Was dzieciątko się pojawi, czy być może zostaniecie babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem, ale jesteście przeszczęśliwi. No tutaj te skorpiony, które czekają na dziecko, to będzie coś wspaniałego. Bardzo będziecie się cieszyć i oczywiście gratulacje zewsząd dookoła. I oczywiście wsparcie rodziny. Kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.